Andrzej Pilipiuk, czarownik Iwanow. Jarosław Grzędowicz, pan lodowego ogrodu. Wiał zimny jesienny wiatr, przenikający do szpiku kości. W porównaniu z półmrokiem chaty noc na zewnątrz wydała mu się zupełnie jasna. Tylko jak go wygrzebiemy sprzed cerkwi? Zdenerwował się Jan. To przecież prawie w środku wsi. Patrz na dymy z płonących osad. Kozacka krew zaważyła i mimo, że był zupełnie pijany, zdołał nad nią zapanować. Będą dwie fale uderzeniowe. Najpierw normalna od wybuchu, potem powrotna. Legendy krążą o pańskim kunszcie. Słyszałem od znajomego z Dubienki, a i z ucha przyszły wieści. Hallering. Doktor Johann Hallering. Zeznania były sprzeczne. Wedle jednych niosła odciętą głowę w związanych drutem rękach. Drakkainen zobaczył ze zdumieniem, że stwór obraca się w powietrzu, unikając cięcia. Sądząc z poszarpanego końca kija, strzelec używał wrednego kalibru. Pićku materi, wrzasnął Drakkainen, zdychajże ścierwo. Uchwycił miecz oburącz i z całej siły przebił stworzeniu czaszkę. Tam czai się jakieś zło. Ściągnę tu statek. Ale muszę się dowiedzieć, gdzie tam ci poszli, co tu się stało? Kto ci to zrobił? Serce się zachowało, powiedział. Kołek siedzi w dobrym miejscu. I wkrótce pomyśli, że czas znaleźć to twoje.